tym filmie zobaczycie prezentację drukarki 3D Longer LK5 Pro. Zapraszam do oglądania. Drukarka 3D dostarczana jest w takim oto opakowaniu. Jest tam parę części, które są już wstępnie zmontowane. Należy je tylko ze sobą razem połączyć. Instrukcja jest bardzo przejrzysta, jest obrazkowa. Do drukarki dołączona też jest karta pamięci, na której umieszczone są filmy, programy i inne przydatne rzeczy do wykorzystania podczas pracy z drukarką. Pokazany jest też sposób montażu. Dzięki temu poradnikowi bez problemów złożymy drukarkę w całość i zaczniemy niedługo drukować. Standardowo urządzenie przeznaczone jest do zasilania napięciem 230 V, ale znajduje się tam przełącznik, który pozwala na przełączenie na 115 V. Na ramię montujemy oś Z. Montujemy napęd osi Z. Tak przygotowaną konstrukcję montujemy na podstawie. Przykręcamy pręty podtrzymujące, które usztywniają nam konstrukcję. Od góry drugi koniec pręta prowadzącego mocujemy w łożysku. Z boku przykręcamy uchwyt na filament. Filament jest to materiał, z którego będą tworzone wydruki. Wyłącznik krańcowy osi Z.
kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala. Aby zamontować uchwyt podtrzymujący przewody zasilające stół, należy odkręcić śruby regulacyjne stołu. Teraz podłączamy wszystkie wtyczki. Są one tak dobrze opisane, że na pewno się nie pomylimy. W tym modelu na stół nakładana jest jeszcze szklana płyta kratowa. Ma ona mikroporowatą strukturę, dzięki czemu łatwiej usuniemy model po zakończeniu wydruku. Jeżeli wykażemy się cierpliwością i poczekamy, aż stół wystygnie, model odkleja się bez naszej pomocy. Jak mogliście zobaczyć, montaż całego zestawu jest banalnie prosty. Teraz sprawdzamy, czy wszystko działa jak należy. Po czym wykonujemy najważniejszą rzecz, czyli poziomowanie stołu. Odległość stołu od dyszy powinna wynosić od 1/10 do 0,2 mm. Poziomowanie wykonujemy w 5 punktach. Do tego celu możemy posłużyć się kartką papieru. Kartka papieru powinna ledwo zmieścić się między stołem a głowicą. Gdy już mamy wszystko sprawdzone i ustawione, możemy założyć filament. W tym przypadku jest to filament typu PLA. Do jego produkcji wykorzystuje się mączkę kukurydzianą lub trzcinę cukrową. Można też użyć filamentu ABS. Filamenty produkowane są w kilkudziesięciu kolorach. Materiał wkładamy do uchwytu wytłaczarki, który nazywany jest popularnie ekstruderem z angielskiego. Po czym naciskamy load. Czekamy, aż głowica się nagrzeje, po czym automatycznie filament jest przesuwany do głowicy.
Z kolei, aby wycofać filament, należy nacisnąć przycisk Unload. Po nagrzaniu się głowicy, filament jest wycofywany z wytłaczarki. Aby zacząć drukowanie, należy włożyć kartę SD do urządzenia z nagranym plikiem. Aby materiał wypływający z głowicy dobrze przylegał do szyby, dobrze jest ją odtłuścić. Ja używam do tego celu płynu do szyb. Wczytujemy z karty pamięci przygotowany plik z projektem. Zanim zacznie się drukowanie, musimy poczekać, aż głowica i stół się nagrzeją. Drukowanie modelu promu kosmicznego trwało ponad 2 godziny. Na pamięci dołączonej do zestawu oraz na stronie producenta Longer znajduje się oprogramowanie do przygotowywania projektów. Należy je pobrać i zainstalować w komputerze. Po pobraniu i zainstalowaniu wybieramy rodzaj drukarki. W tym przypadku jest to Longer LK5 Pro. Wybieramy też język aplikacji. Do wyboru jest też język polski. W aplikacji mamy wiele opcji wydruku. Ja jako początkujący użytkownik drukarki 3D zostawiłem parametry domyślne. Wczytujemy model, który chcemy wydrukować. Ja pobrałem model ze strony Zortrax. Tu możemy go zobaczyć w 3D, możemy go obracać, skalować, dowolnie zmieniać. Projekt zapisujemy na karcie pamięci SD, po czym przenosimy ją do urządzenia. Po uruchomieniu drukowania nie pozostało nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać. W tym przypadku 3,5 godziny będzie trwał wydruk.
A oto efekt końcowy. Model wyszedł bardzo ładnie. Kolejny model. Chalk Sherman. 2 godziny pracy. Jeżeli chodzi o głośność, to w zasadzie słychać tylko wentylatory. Najlepiej jest przeznaczyć dla niej osobne pomieszczenie. Maksymalne pole drukowania to 300x300x400 mm. W sumie pracowałem z drukarką 28 godzin i 24 minuty. A oto efekty tej pracy. Jak na pierwsze spotkanie z drukarką 3D, którego trochę się obawiałem, rezultaty są według mnie bardzo dobre. Na pewno czeka mnie jeszcze sporo nauki i zmiany ustawień, aby efekty były jeszcze lepsze. Cena Longer LK5 Pro to około 1500 zł. Linki do zakupu znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę.